i cały szereg dolegliwości, które wymagają leczenia. Ale trzeba pochylić się nad tym cierpieniem i nad tym bólem. Uznać też i dojść do przyczyn, do korzeni. No właśnie. I tutaj właśnie otwartość nasza na to wszystko, co się dzieje, jest niezbędna. Otwartość na życie i otwartość na drugiego człowieka i stawanie w prawdzie tego, co on przeżywa. Bardzo dużo mechanizmów obronnych się uruchamia w nas, kiedy słyszymy rzeczy, które nie są zgodne z naszym dotychczasowym tokiem myślenia. Ale to od nas zależy, czy ta przestrzeń, wokół której żyjemy, będzie cywilizacją śmierci, zagrożenia, niepewności, lęku, czy też właśnie otworzymy się na życie. I szanowanie życia jest podstawą tego, co jest w domu, w rodzinie i tego, co jest w społeczeństwie. Nie chciałabym przedłużać tego mojego wystąpienia, chyba że będzie taka potrzeba odpowiedzenia na pytania. W każdym razie niezwykle istotne jest to, byśmy umieli przyjmować, otworzyć się na nowe życie, przyjmować to życie, szanować siebie nawzajem i umieć powiedzieć sobie naprawdę: witaj, dobrze, że jesteś. I mieć takie poczucie, które jest naprawdę podstawą naszej egzystencji. Dobrze jest żyć, dobrze jest być na świecie. I dziękować sobie nawzajem za to, co możemy sobie ofiarować. Ale jednocześnie musimy też poradzić sobie i przyjrzeć się, skąd w nas tyle niszczącej złości, agresji. Skąd ona jest? Skąd ona pochodzi? Skąd tak dużo agresji wobec prawdy, wobec której trzeba stanąć, by szanować drugiego człowieka, szanować siebie nawzajem? I czasem nie wiemy, dlaczego nie wychodzi to nam. Trochę inaczej myślałam, że powiem po tym, co powiedziała pani Irena. Chciałabym nie przedłużać tego spotkania, wolałabym odpowiedzieć na pytania, które ewentualnie będą z sali, bo już pora późna, a otwarta jestem na to, co ewentualnie, o co będziecie chcieli państwo zapytać. Dziękuję za uwagę.